najpiękniejszego zespołu w Siedlcach, Seniorinki. Witam Państwa na dzisiejszym koncercie. Jak mówił poeta, serce rośnie. Patrząc na te czasy i ja dzisiaj, patrząc na tak wypełnioną salę, naprawdę serce mi pika w rytmie czacza. Kochani, witam najserdeczniej wszystkich kochanych mieszkańców Siedlec. Na czele z gospodarzami naszego miasta, panem prezydentem Andrzejem Sitnikiem, który wiernie od wielu, wielu koncertów, wielu lat, można powiedzieć, bywa na naszych koncertach. Witam również pana Roberta Szczepanika, zastępcę prezydenta, który również jest wielbicielem Seniorinek. Dzisiaj dom nad Stawami, który licznie moi kochani mieszkańcy z panią dyrektor Marią przybyli. Witam ich bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkie społeczności seniorów, kluby seniora, a dzisiaj jest i nawet są przedstawiciele Katolickiego Radia Podlasie, których bardzo serdecznie witam. Dzisiaj niespodzianka, proszę Państwa, bo z nami w pewnym momencie programu będzie występował zespół, który niedawno powstał przy Stowarzyszeniu imienia 22 Pułku. Ja tak na skróty mówię, bo nazwa tego zespołu, nazwa tego stowarzyszenia jest dłuższa, z panią Elą Lisi na czele i koleżanki tutaj w ramach promocji zaprodukują się w pięknym utworze w odpowiednim momencie programu. Witam ich bardzo serdecznie. Jeszcze się nie z nimi rozpoczął na dobre program, a ja już mam chrypkę, proszę Państwa, to z emocji, z emocji. Witam bardzo serdecznie kapelę Schodowa, naszych przyjaciół, którzy z nami prawie na każdym koncercie bywają, a my u nich również. Kochani, mieszkańcy Siedlec, co widać po dzisiejszej frekwencji, nas uwielbiają i z tego się bardzo cieszymy. Jest to pierwsze spotkanie w tym roku. W ubiegłym roku, powiem tylko jedno zdanie, odbyło się 17 koncertów, mniejszych i większych. Więc Seniorinki są bardzo pracowitym zespołem i mimo, że na plecy nam wiek wchodzi, nie dajemy się. 13 kwietnia, proszę sobie zapisać, bardzo dużymi zgłoskami będziemy obchodzili jubileusz 20-lecia naszego zespołu. Tu na tej sali. Na tej sali będziemy śpiewać przegląd twórczości z tych 20 lat wybranych. Już Państwo czujcie się zaproszeni. Przygotujemy więcej krzesełeczek, jeżeli trzeba będzie. No i oczywiście duże kosze na prezenty przygotujemy, tak. Także oczekujemy, oczekujemy. Kochani, temat, dlaczego ten temat? Ponieważ Warszawa jest bliska sercu każdego z Państwa. To miasto Feniks, które podniosło się z popiołów, które ma historię ponad 800 lat, które rozwija się, krytykują, że tu nie tak, tu nie tak, ale wszyscy do tej stolicy dążymy. Patrzymy na tą stolicę i patrzymy na te działania ze stolicy. Temat, chcieliśmy dzisiaj przybliżyć Państwu temat okresu międzywojennego, folklor ulicy Warszawskiej. Jest to piękny temat na czele ze Stanisławem Grzesiukiem i innych wykonawcach, o których będę za chwilę mówiła.
przybliżymy Państwu dzisiaj utwory trochę mroczne, trochę bandyckie nawet, bo taka była Warszawa wtedy. I dziś zaczęliśmy pięknym utworem Warszawa da się lubić, a teraz cieszę się, że Państwo włączacie się do śpiewania tutaj z nami. Następny utwór Na prawo most, na lewo most. Wszyscy Państwo znacie i wspólnie będziemy śpiewać. Nasze koncerty właśnie są takie, że sala bawi się z nami. Zapraszamy. Kiedy płocki książę Bolesław II Mazowiecki nadał legat na obecne Stare Miasto, miejscowość wtedy się nazywała Jazowo, i powstał gród Warszawa. Ponad 800 lat. 18 marca 1596 roku król polski Zygmunt III Waza na skutek pożaru, jaki wybuchł w Krakowie, miasto było prawie doszczętnie spalone, podjął decyzję o przeniesieniu stolicy do Warszawy. Dzieje tego miasta są bardzo zagmatwane. Tyle przechodziły z rąk do rąk pod zaborem pruskim, niemieckim, rosyjskim, i królestwo za czasów Bonapartego, księstwo warszawskie. I mimo tych trudnych losów Warszawa piękniała z dnia na dzień, mimo że losy były bardzo zagmatwane. Tak jak wspominałam, Warszawa miała swoich apaszów. Apasz to z francuska apasze. Wergowie byli baciary, a Warszawa
ulica Czerniakowska i Praga, to właśnie Apasze przed Państwem, piękny utwór Hanko. I zapraszam koleżanki i naszego kolegę perkusistę. Wojennej kultywują wspaniałe kapele warszawskie. Kapela z Czerniakowa, z Targówka, Staśka Bielanka, nade wszystko Grzesiuk, który dosyć późno, bo w wieku 40 lat, po raz pierwszy zaczął śpiewać przed wojną, bo urodził się w 1918 roku. Uczył się grać na mandolinie. Mandolina w tym czasie była bardzo popularnym instrumentem. I wtedy, przez okupację, wiadomo, że to wtedy klimaty były inne, te pieśni i piosenki tworzone przeciwko okupantowi. W łapance ulicznej Grzesiuk został złapany, wywieziony na przymusowe roboty. Stamtąd próbował uciec pod Bauera, trafił do obozu Dachau, potem przeniesiony do Mauthausen. W 1946 roku, po wyzwoleniu przez Amerykanów, z powrotem wrócił do Polski i po raz pierwszy, 5 lat kacetu jego książka, po raz pierwszy w radio, wtedy pamiętacie Państwo, kołchoźniki, wszyscy żeśmy przy tych kołkośnikach siedzieli, słuchali
Matysiakowie, Jeziorany były takie audycje. I Grzesiu produkował fragmenty swojej książki. Żeby urozmaicić to, zaczął śpiewać właśnie te pieśni. Ponieważ robił to doskonale i widownia oczekiwała większej ilości tych wykonów, to nie ma praktycznie z tych utworów, które dzisiaj Państwu przedstawimy, utworu, którego on by nie śpiewał. Przed nami w tej chwili, opatrzcie, to warsiaski apasz. Apasz. Bal na Gnojnej. Niech się z ponej nocy znojnej jeszcze wam na usta szła. U grubego Joska przy ulicy Gnojnej zebrał się felajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania pele byłoby co pić. Kiedy na harmonii felu i zajmania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia trzy czwartej świta żyje. Uzdolniony perkusista Waldli, a dzisiaj gościnnie zastąpił go na czas tego utworu nasz Tadzio. Z nami kiedyś grał Tadzio Krasowski. Pokaż się, kochany, i dla ciebie brawa. Kochani Państwo, w tej melodii, w tym tekście były autentyczne słowa, bo i Kat Maciejewski naprawdę był. I to jest ułożone słowa w 1934 roku przez Julię Krzewińską, opisane fakty. Następnie utwór, który porwie na pewno całą salę. Jadziem, panie, zielonka! Stary łobuz świeci prosto w nos. Śmieją się latarnie, że niczym czas znikł. Niech mi wilkę garnie mi. Pod kimś kataru, tęski w sercu ścisk. Znów nie wisiej z baru,
bolą troszkę, no i prawo jest. Pójdź lubam dorożkiem, zobacz, że mam pies. Pudel się nastawi, nóżki opił w plec. Humor się pojawi w niebie. Podczas mi taksówka, robi mi pokus. Szybko te dwa słówka, usiadłem i już. Nie ma jak ududa, w taką piękną noc. Daj się ołka, śpiewaj, nie bądź koc. Ja cię, panie zielonka, ja dzisiaj forsa mam, ja dzisiaj chora. Zastra poszła jesionka, więc jak nie wiem dziś, zastra wieka. Jest w tej nocy pan, nie dużo piękny pan, dla ze mną bracie pan, dobra na ze mną tań. Dzisiaj Państwo zauważyliście, że nasi muzycy włączają się w piękny repertuar i co jeden to pięknie śpiewa. I teraz nasz uzdolniony Władeczek, tango Andrusiowskie. Działa z ogromnym powodzeniem i skutkiem warszawska grupa Kombo pod przewodnictwem Janka Młynarskiego, syna Wojciecha Młynarskiego. To jest cudo, instrumenty, mandolina, banjo, nawet piła.
piękne rzeczy, pięknie to wykonują, chodzą nawet na Pragę, bo warszawiacy nie mówią Pragę, tylko Pragę, i śpiewają właśnie w kamienicach tam warszawskich. Piękne rzeczy. Stasiek Bielanek, który już nie żyje, przybliżył nam czar mrocznych utworów, bo jego wykonanie było niepowtarzalne. Przed Państwem kolejny piękny utwór, też sąsiad, niech sąsiadkę przytuli, bo to jest przepiękne tango Stachu. Wróć, daruję Ci winę. A każdy dzień bez Ciebie smutku płynie, w każdej godzinie wspominam Cię. Na tamtej innej odeszły w dal i zostawiłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha Cię jak ja. Alberta Hansa,
nie masz cwaniaka nad warszawiaka. I chcieli się dzisiaj w tego cwaniaka nasz Waldi. Osobiście, no i wiadomo, małżonka nie wiem, czy jest na sali, ale pewnie ona też zakochana, bo jesteśmy walka twórczości zakochani. Zakochani. Pięknie gra, pięknie śpiewa i wspaniały kolega. I brawo dla. Współczesny utwór też warsiaski. Do słów Ewy Bonackiej z repertuaru zespołu No to co, Ach Franka Franka. I w tym utworze dzisiaj po raz pierwszy na 20 lat, proszę Państwa, da popis nasz basista. Ale to nie ten z piosenki Młynarskiego basista, tylko nasz Andrzejek. Długo mam tu stać na ulicy pod oknem zamki tej cholernicy, a ja stoję i kumple stoją od tego stania, nogi już bolą. A Franka, Franka, powiedz, że Franka, co z nami będzie, tyle kochania. A Franka, Franka, powiedz, że Franka, co z nami będzie, tyle kochania. Graj się muzyko, graj się wesoło, może mnie wreszcie Franka zawoła. Będziemy razem muzyczki słuchać,
będziemy razem piwko popijać. Tak Franka, Franka, powiedz, że Franka, co z nami będzie, z tym ten kochania. Tak Franka, Franka, powiedz, że Franka, co z nami będzie, z tym ten kochania. Przez to staranie nicem nie zyskał, ani się najadł, ani się wyspał. Tylko dla ciebie pieniądze stracił, wódkę formował, pieniądze płacił. Mam zrobić, kręcić czy nożem zabić, niżę tu przyszedł twoje drogi, podaj bym kłamał, odbyt mnie nogi. Ta Franka, Franka, wyglądasz pięknie, chyba z tychłości serce mi pęknie. Ta Franka, Franka, wyglądasz pięknie, chyba z tychłości serce. Ale z pięknej poezji. Dzisiaj piękny wiersz Juliana Tuwima przybliży Państwu Nestorka, najstarsza z nas i najdłużej w zespole razem ze mną, nasza Dziuteczka. Jaka piękna jest Warszawa! Ile domów, ile ludzi, ile dumy i radości. Serca nam stolica budzi. Ile ulic, szkół, ogrodów, placów, sklepów, ruchu, gwaru, kin, teatru, samochodów i spacerów i obszarów. Aż się stara Wisła cieszy, że stolica tak urosła, bo pamięta ją maleńką, a dziś taka... Taka jest dorosła, wszystko pięknie, Juteczko. Gratulujemy, kochani. Ja, patrząc na naszą damę, która skończyła 90 lat i 91, popatrzcie. Nie róbcie oczy duże, jak że ta dziewczyna tak pięknie wygląda i tak się stara na każdą próbę. Makijażyk, piękna fryzurka, piękne koraliczki, pięknie ubrana. Patrzy się, czy tylko chłop się za nią ogląda jakoś. Juteczko, gratulujemy, kochani. A teraz utwór przepiękny. To jest z muzyki z włoskiego filmu Belinda tańczy Augustina Lary w roku 1941. Piękny Slowox. Wspominałem ten dzień i nasza Elżbietka.
ten koncert, jak i następne, które planujemy w 2024 roku, jest współfinansowany przez prezydenta miasta Siedlce. Otrzymaliśmy dofinansowanie, które jest wykorzystywane, jak Państwo widzicie, piękne stroje na każdy temat, na każdy koncert są inne. Te pieniążki są bardzo potrzebne, ale one wystarczają na część tylko, bo reszta to jest nasza praca, nasze pomysły, no i praca rączek, bo sobie te stroje szykujemy pod temat. W tym roku, tak jak mówiłam, będzie 13 kwietnia i Państwo już są zaproszeni na koncert jubileuszowy. 20 lat. 20 lat z pierwszego składu, 11 osób, 6 osób nie żyje. Jest to domena, nie jest domena, no jest to po prostu starsi ludzie, bo zaczęliśmy się spotykać w wieku 70 w górę, 60-70 w górę. Więc wykruszało się towarzystwo, poszło śpiewać tam u góry. Zostało nas żyjących 5 osób. Z tego w zespole pozostały 2. Ja i nasza siódeczka kochana, którą podziwiamy co dnia i chcielibyśmy, żeby co najmniej ze 20 lat z nami jeszcze pośpiewała. Po koncercie w kwietniu będzie na pewno spotkanie organizacji, Dzień Organizacji Pozarządowych, bo właśnie my jesteśmy zgromadzeni w takiej organizacji, której szefową jest nasza Zosia Król, którą serdecznie witam, bo ją nie powitałam. I będziemy pewnie śpiewać gdzieś na małej scenie. Następnie 1 sierpnia, o ile pogoda pozwoli i Pan Prezydent oczywiście, będzie spotkanie z tytułu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Piękny temat, uważam, że obowiązkiem nas żyjących, bez względu na to, czy zgadzamy się, czy to powstanie powinno być, czy nie, ale my śpiewamy i czcimy tych wszystkich, którzy polegli. 1 sierpnia o 17:30, jak będzie pogoda, spotykamy się przed Urzędem Miasta, jeżeli nie, to w tej sali. Następnie 11 sierpnia w pięknym, odnowionym dzięki władzom miasta i Panu Prezydentowi Parku Aleksandria będzie koncert powtórzeniowy, bo 2 lata temu, któreśmy śpiewali razem, repertuar Czerwonych Gitar. I zapraszam Państwa już na ten piękny repertuar naprawdę, a na jesień, w międzyczasie oczywiście zawsze na działkach, gdzieś tam u pszczelarzy śpiewamy, a na jesień planujemy ballady i romanse cygańskie, także piękny, nowy program, który będzie wymagał dużo, dużo pracy, no i strojów oczywiście. Liczymy, że Pan Prezydent sypnie tutaj dodatkowy program. Proszę Państwa, utwór Murka to jest ballada o ukraińskiej terrorystce, która grasowała na terenie Ukrainy i nie tylko. Murka. Yeah.
będziemy też. Chciałabym w tym momencie podziękować naszemu Dareczkowi, bo kolejny raz te piękne zdjęcia, to się tak nazywa wizualizacja koncertu, zawdzięczamy właśnie Dareczkowi i to, że nagrywa nas i udostępnia na YouTubie i stąd w całej Polsce i nie tylko, proszę Państwa, o seniorinkach słyszeli. Nie byłoby tego koncertu, gdyby nie panowie Arek i pozostali Marek z Moku. To oni, pamiętam Areczka, wiele, wiele lat temu, jak zaczynaliśmy tutaj, jak uczył mnie i pozostałych, jak trzymać mikrofon, jak śpiewać, jak się zachować na scenie. Areczku, wielkie dzięki za to, co dajesz od siebie dla nas. Przed Państwem teraz piękny utwór, który jest nieformalnym hymnem dzielnicy Warszawy, Praga. Jesteśmy z tamtej strony Wisły i rzuć bracie blagie i chodź na Prawie. I śpiewa nasz nowy nabytek, bo proszę Państwa, zauważyliście, że do zespołu dochodzą panowie. Myślę, że po dzisiejszym koncercie również dojdzie jakiś sprytny, przystojny, proszę zobaczyć, przystojny, zdolny, uśmiechnięty i koleżeński. I co jeszcze ładnie śpiewa. I jeszcze coś, ale to już po tym powiem. Jesteśmy z tamtej strony, Wisły z naprzeciwka. Mamy swój fason i swój własny szyn. Na Pragę, podnu na par. Zostawcie marki, żadne bajki, żadne radio, tylko harmonia to instrument nasz. A kiedy tańczysz, bracie, z naszą Leokadią, to wtedy łapie najmniej ze 100 kilowat. Czy bracie blagie i chodź na Pragę, weź grube lagie. Melonik tyś, co chodzisz plagie, dziewczynki nagie, na nowagie, ma to co wisz, wylewa magię i babę jagę, u nas się bierze pod drzewęką i za karę. Spodnisz plagę, weź na odwagę. Nie damy.
proszę Państwa, nasz Jasio chce dzisiaj zaprezentować jeszcze coś, co umie. Tą niespodziankę, o której mówiłam. Proszę bardzo. Warszawa po Kaliszu jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Przed II wojną światową nazywana była Paryżem Północy. Po powstaniu warszawskim i decyzji zniszczenia stolicy Polacy przystąpili do odbudowy. Na Starym Mieście w wyniku masowego niszczenia zabudowań pozostał tylko jeden cały dom. Duża część budynków Warszawy została odbudowana z cegły przywożonej całymi pociągami z miasta Wrocławia. Warszawa to miasto bohater. Miasto, które jak Feniks poniosło się z popiołów. Obecnie według danych GUS liczy 1 900 000 mieszkańców, ale to nie są wiarygodne informacje, ponieważ bardzo dużo osób mieszka bez meldunku. Pod względem powierzchni zabudowy Warszawa zajmuje drugie miejsce po Gdańsku i zajmuje powierzchnię 517 km kwadratowych. Przed nami odpoczęły dziewczynki, odpoczęły chwilę. Przed nami piękny utwór i to również ballada, kochani Państwo, z 1880 roku o królu warszawskich złodziei. Legendę o nim spopularyzował oczywiście Stanisław Grzesiuk, Felek Zdankiewicz i nasz nowy kolega, który już na drugim koncercie jest z nami, Zbysio Chorawski. Zapraszam tutaj. O, i w duecie śpiewacie pięknie. Proszę się ustawić do siebie. I zaczynamy. Ojra! Kończy czas to wrócić, ale Felusio i żal po leszku rzucić. Już nie gapa, już nos otwiera, przebił Czajkowskiego, na Foksa naciera. Ojra, Daryna, ojra, Daryna, ojra, Daryna nas straszy.
wskoczył sam bram na kusza. Wsiada do dorożki, na Warszawę rusza. Miał czas troszkę, więc kazał się zawieźć aż do Czerwiankowskie. Ojra, Daria, ojra, Daria, ojra, Daria na straszy. Połóż się, Feluzi, bądź ty jest pijany. Połóż się, Feluzi, bądź ty niewyspany. Yeah.
Kochani Państwo, dzisiaj gościmy, tak jak zapowiadałam, zespół, który jest jeszcze w pieluszkach, bo niedawno powstał, ale już chcę Państwu przekazać swoje przesłanie pięknym utworem. Dziś Panna Andzia ma wychodzić. Zapraszam zespół na scenę, a ja troszkę powiem o zespole. Zespół powstał w październiku ubiegłego roku przy Stowarzyszeniu Kulturalnej Tradycji Wojskowej imienia 22 Pułku, który działa od 18 lat. Zapraszam na scenę, koleżanki, zapraszam. Nazwę stowarzyszenia. Przyjęto na cześć 22 Pułku, który stacjonował w Siedlcach i zapisał się w kartach historii z walką w wojnie bolszewickiej. Celem stowarzyszenia jest kultywowanie patriotycznych tradycji i przypominanie o minionych dziejach. Stowarzyszenie od lat 16 kieruje prezes Elżbieta Lisi, z którą współpracujemy, która robi piękne spotkania przy muzyce i nasi jesteśmy razem, tworzymy jedną rodzinę i dzisiaj bardzo serdecznie witamy. Komu mam mikrofonik jeszcze przekazać, która nie ma, dziewczynka? Wszyscy mają? Mają. Zapraszam zespół. Jeszcze nie powiedziałam, że tutaj kapela przy tym zespole działa. Mareczek. O, a drugi chłopak to nie wie, jak ma na imię. Robert. Witamy i zapraszamy. Thank you.
piękny występ. Kochani Państwo, duże brawa! Duże brawa! Duże brawa, Elunia, dla Ciebie. To szefowa tego stowarzyszenia. Zapraszam na zabawy do nich, bo piękne robi. Kochani, powolutku zbliżamy się. Tak się bardzo cieszę, że piękna jest atmosfera, że wszyscy razem się bawimy. Powolutku będziemy się zbliżać do finału. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kto by chciał zabrać głos? Zapraszam bardzo serdecznie. Jak zwykle panów prezydentów, jak zwykle. Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry chłopaki. Dobry wieczór Państwu. I teraz tak, co my możemy powiedzieć po tym, co mówiła kochana Jadzia, że to wszystko będzie słabe, ale postaramy się kilka słów powiedzieć. Pana prezydenta nigdy nie było słabe. Kilka zdań powiemy. Tutaj pani Jadzia wspomniała wcześniej już, może to spokój, żeby nie stać do dziewczyn tyłem. Pani Jadzie, zapraszam. Pani Jadzie tutaj już wspomniała, ja pierwszy kontakt miałem 5 lat temu. I na pierwszym koncercie niewielka salka, kilka osób w zespole, kilka osób na widowni. I teraz z satysfakcją i z przyjemnością odbieramy to, bo bywamy na koncertach, że zespół coraz liczniejszy. Widownia, no coraz młodszy, to wiadomo, bo tutaj ja patrzę na pani Zuzia, pani Zuzia, nie, Ziuta. Pani Ziuta, bez okularów, a ja noszę 3 pary. Inne dziewczyny to rozumiem, że te okulary to tak dla pajeru tylko, bo to zerówki pewnie. Bo tutaj wcześniej już jeden z uczestników na jednym z koncertów, już chyba na świętej pamięci, ale myślę, że zawsze możemy miło wspominać, Zbyszek wychodzi z kartką i ma śpiewać bez okularów, a słyszałem, że 90 kilka lat. No to pewnie mówię, na tej kartce to ma taką 48 czcionką, 2 zdania i koniec, a ten stoi i śpiewa i śpiewa i bez okularów. Ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że takie są seniorynki, bo to tak przewrotnie, ja rozumiem, a z przyjemnością bywamy na koncertach, bo człowiek się czuje coraz młodszy. Za co serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie za kolejne wspaniałe wydarzenie artystyczne. Pani Jadziu i wszystkim tutaj paniom i panom z kapeli. Tutaj już pani Jadzia wspomniała, ja satysfakcją odnoszę się do tego, że pierwszy fantastyczny koncert zespół wykonał po remoncie kapitalnym budynku Urzędu Miasta. Myślę, że dzisiaj nie musimy się wstydzić, a tutaj zespół świetnie, fantastycznym koncertem to ten czas i to miejsce. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję. Cieszę się, że przez te 5 lat zespół tak fantastycznie się rozwinął. Ale wiemy, że za każdym działaniem stoi człowiek. Proszę o gromkie brawa dla kochanej Jadzi. Tak jest na każdym koncercie, że pani Jadzia, patrzą, że są jeszcze, się zdarzają od niej młodsi, prawda, czyli z 15-20 lat, zawsze jest rys historyczny dotyczący naszego kraju. W tym przypadku tutaj mogliśmy posłuchać pięknie o Warszawie. Ale zawsze też jest fantastyczna informacja i w piękny sposób przekazana dotycząca utworów, które są prezentowane przez zespół na scenie. Jest to bardzo ważne. Choreografia, stroje. Ta pani Jadzia mówiła, że same szyją, same
przygotowują to wszystko, ale dlatego, że jak mówiłem, że kilka złotych by się przydało, zawsze przychylam się do tego, ale żeby mieli jeszcze większą satysfakcję, to pozostawiam to, żeby sobie same to uszyły. Gratuluję, bo rzeczywiście każdy koncert to inna choreografia, inne stroje dostosowane do klimatu. Stąd myślę też i ta antenka pani Jerzy. Jest fantastycznie, czujemy się zawsze tutaj z panem prezydentem, który na pewno jeszcze kilka słów ciepłych będzie chciał powiedzieć, bo z przyjemnością też chodzi. Czasami jak w tym czasie są dwa wydarzenia, to gramy w marynarze, okazuje się, że młodszy wygrywa i zawsze tutaj przychodzi. Ale to jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że jesteście, że możemy spędzać wspólnie fantastyczny czas. A to, że robicie to w pełni profesjonalnie, to świadczy o tym, że nie mieszczą się osoby na sali. Myślę, że dla Państwa jest to największa satysfakcja. Za chwilę kilka słów powie Pan Prezydent, a pozwolimy sobie wręczyć symboliczne różyczki. Panowie są zdania, że kwiatów się nie pije, to kwiaty mamy dla Pań. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Szanowne panie, panowie zespołu Seniorinki, szanowna publiczność. Tutaj przyłączam się oczywiście do tego, co powiedział pan prezydent na temat zespołu i twórczości. Ja chciałem może troszeczkę na początku, przynajmniej bardziej poważnie, bardzo państwu podziękować, że wam się chce chcieć, bo najlepiej siąść, obejrzysz telewizję, a to, żeby tak pięknie zaprezentować się na scenie, to są godziny, dnie, które członkowie zespołu spędzają na próbach i za to należy się właśnie wielki, wielki szacunek. I to nie jest przypadek, proszę Państwa, że prawie na zawsze, na każdym naszym koncercie jest Pan Prezydent lub ja, albo jesteśmy zawsze, jeżeli można, we dwóch, ponieważ to jest w ten sposób, oprócz tych ewentualnie pieniędzy, o których Pani Jadwiga mówiła, możemy oddać właśnie ten szacunek dla Państwa trudu, że Wam się chce, ale przy okazji chciałam podziękować wszystkim bliskim, bo na pewno Państwo wspieracie swoje żony, mamy, babcie i za to Państwu też dziękuję, podtrzymujcie je w dobrej formie, żeby dalej jeszcze występowały. Chciałem powiedzieć, że co prawda, że w tych wszystkich slajdach, które były, piosenkach, zabrakło mi jedna, ale to nie zarzut absolutny, że nie ma cwaniaka jak na warszawiaka, bo to jest też jakaś sztandarowa piosenka, która mówi... Pili się w piersi, że naprawdę nie spało. Nie spało. Prezydent inspirował, żebyśmy nad Wisłą usłyszeli. Ale ja chciałem właśnie tak powiedzieć, żebyś nie przedłużać, szanowni państwo. Następne wspaniałe kilkadziesiąt minut. Poczuliśmy się wszyscy warszawiakami w Warszawie i mam nadzieję i trzymam wszystkich Państwa za słowo, że tak jak Pani Jadwiga powiedziała, 13 kwietnia spotykamy się wszyscy i Panie Prezydencie, to może wspólnie razem to, co zawsze się mówi. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. Bardzo proszę o klaski dla Pani. A ja, dziękując kolejny raz za obecność panów prezydentów, chciałabym przypomnieć, że za te ostatnie 5 lat, przypadają te 5 lat na rozwój zespołu. Duży rozwój zespołu, bo dostaliśmy spory zastrzyk dofinansowania. Bez pieniążków, wiadomo, nie mamy ani lokalu, ani swojego samochodu, ani telefonu. Wszystko jest to praca społeczna. Żeby tych pieniążków nie było, gdyby tych pieniążków nie było, nie byłoby możliwości realizowania i udostępniana sala, i grosik, który nam wpada z grantów. Warunkiem oczywiście jest mieć osobowość prawną,
konto i wtedy pan prezydent sypie pieniążkami. Panie prezydencie, za tą pomoc za ostatnie 5 lat z całego serca dziękujemy. Wie pan, że seniorynki pana kochają, szczególnie ja. Najkrócej, jak to jest, z wzajemnością, pani Jadzia, wzajemnością. A tu, pani Jadzia nas zawsze zaskakuje, a tutaj serdecznie dziękuję, że zespół 22 pułku został zaproszony. Fantastycznie, a nieco bardziej cieszy. To ta współpraca. Nie ma jakiejś takiej niezdrowej rywalizacji, a wspieranie się nawzajem i to, żeby wszyscy mieli ogromną satysfakcję. Za to serdecznie dziękuję i liczę, że tak będzie cały czas trwało. Jeszcze mamy w takim razie różyczki dla zaproszonych gości. Oczywiście z zasadą, że panowie kwiatów nie piją. Poproszę jeszcze na scenę naszą kochaną, wspaniałą panią Marię, dyrektora domu nad Stawami. Zapraszam. Pani Mario, dziękujemy za obecność kolejny raz. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Panowie prezydenci, szanowna publiczności, moi kochani uczestnicy zespołu, wykonawcy zespołu Seniorynki z panią prezes Jadwigą Stachowską na czele. Kochane seniorynki, jak zwykle, postaram się też przychodzić na wasze koncerty w miarę możliwości posiadanego czasu. Zawsze jesteście profesjonalnie przygotowani, przepięknie ubrani, no i cudownie wykonujecie bezbłędnie swój wcześniej przygotowany repertuar. Ja, korzystając z okazji, że dzisiaj tutaj jestem, chciałam w imieniu własnym i w imieniu moich mieszkańców tu obecnych podziękować za ten dzisiejszy cudowny koncert. Przenieśliście nas w ubiegły wiek, w klimaty naszej wspaniałej, kochanej stolicy, w klimaty Warszawy. No i oczywiście dziękuję wam również za wszystkie występy, które dawaliście moim mieszkańcom, moim seniorom w domu nad Stawami. Bardzo serdecznie dziękuję. No i proszę w imieniu własnym i moich seniorów, w miarę posiadanego czasu, zapraszam do nas, do naszej małej społeczności domu nad Stawami. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. No i życzę wam, moi kochani, długich, długich, szczęśliwych lat. Dużo jeszcze pomysłów, dużo siły, dużo wytrwałości, dużo koncertów, takiej pogody ducha, uśmiechu. No i cóż, mówiąc za Jurkiem Owsiakiem, życzę, żebyście koncertowali do końca świata, jeden dzień dłużej. Wszystkiego dobrego. Taki skromny. Bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, zobaczcie, jaki dom nad Stawami ma wspaniałą panią dyrektor. Piękna, młoda i kocha swoich mieszkańców, to najważniejsze. A nasz zespół, ja osobiście od 20 lat utrzymuję kontakt z domem nad Stawami. Szczerzyła świętej pamięci Ania Grudzień, przekochana, teraz Dominik ją zastępuje, wspaniały terapeuta, kochają go mieszkańcy. Cieszymy się z takiej współpracy. Cieszę się również z obecności stowarzyszenia Ela Lisi, bo wiem, że masz kłopoty z wejściem, ale dam ci, kochanie, mikrofonik i do widowni, proszę. Miło mi tu u Państwa gościć. Jestem szczęśliwa bardzo, że Jadziu nas zaprosiła i że mogliśmy się pokazać ze swojej strony. Jesteśmy młodym zespołem, ale stowarzyszeniem 18 lat. 18 nam strzeliła. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Jestem wzruszona. Piękne wykonanie. Naprawdę cudne. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do pięknego to nam jeszcze trochę brakuje, ale staramy się.
Przed nami, kochani Państwo. Może jeszcze od zespołu były podziękowania od pana od panów prezydentów, od pani dyrektor, od pani Lisi. Także i od zespołu. Dziękujemy bardzo Jadzi. Żeby Jadzi, słuchajcie, nie zajęła się tym, żeby nie prowadziła tego zespołu. Za jej wybory piosenek, za jej aranżację, za jej scenografię, za wszystko. Za wszystko, można powiedzieć, jest odpowiedzialna Jadzia, a my tylko jej tak troszeczkę pomagamy. Także bardzo serdecznie, Jadziu, ci dziękujemy naprawdę. Bez ciebie tego na pewno zespołu by nie było. Także nam długo, długo nam żyj i z nami bądź i nami kieruj. A my będziemy wykonywać wszystko to, co jest, to sobie zażyczysz. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że... Następcy moi, bo są młodsi, ja już jestem babcia, jeszcze zwędą na scenie, ale w życiu codziennym już troszkę mi przeszkadza wiek i choroby, ale zapominam o chorobach, jak tu staję przed Państwem. Zapłatą dla nas wszystkich, dla mnie osobiście, jest Państwa obecność. Bo jak wiecie, że my pracujemy społecznie, nie dostajemy pieniążków, ale to jest największa nagroda. Zbliżając się do finału, mamy przepiękną piosenkę. Tak jak mówiłam, stolica z popiołów jak Feniks podniosła się. Piosenka o mojej Warszawie, która powstała w 1944 roku, którą skomponował i słowa napisał Mieczysław Fok. A dzisiaj pięknie ją wykona nasz Zbysiu, Zbysio Gryglas, bo jest Zbysiu jeszcze Murawski, zobaczcie, jakich my przystojnych chłopaków mamy. No nie mogę się na nich napatrzeć. Skąd tu się do nas tacy trafili? Kapela, nasz Władeczek, Matejko, klarnet, Antek Pesz, akordeon, gitara akustyczna, Jareczek Miller, gitara basowa, Andrzej Dmowski, perkusja i wokal, Waldy Strzałek i klawisze Mareczek Mężyński. Piosenka o mojej Warszawie. Dziewczyny kochane, jak wiosny budzące się wiersz, śmiech od jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, i jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzące się wiersz. Tak serce ratuje piosenki, ten śpiew piosenki o mojej Warszawie. Tak serce ratuje piosenki, ten śpiew piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem bez troski odnaleźć w drugich myślach, przejść marszałkowską, na rodzicę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z trudem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Dzisiaj nie taka, że chwalę przeżyłaś już z nim, że rozpacz i pójdzie przygniata, że muszą nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarę swej krwi i wieźni Warszawą prócz piosny i łzy. Jam gotów ci życie poświęcić.
utwór. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Czy program się podobał? Mam nadzieję, że przybliżyliśmy troszkę historii Warszawy, bo dużo więcej o Warszawie zawsze mówię z okazji i z tytułu programu o powstaniu warszawskim. Tam jest dużo historii. Tutaj też przemyciłam troszkę historii. Myślę, że każdemu przydało się odświeżyć troszeczkę pamięć. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Cisza. Co Państwo chcecie na bis? Mamy dla Państwa w Saskim Ogrodzie koło fontanny. Może być? Może być. Duże prezenty.